Taki był pomysł projektu, by pokazywać przy tej kulturze wielkiej, bo teatr muzyczny to kultura wielka, naszą kulturę lokalną, ale też wielką. Tym bardziej mi miło, że też zapowiadam jednego z artystów teatru muzycznego, który pochodzi od nas z Wiszyn, z Lubicy konkretnie. Projekt, który ma promować Centrum Kultury Chrześcijańskiej, dawno Cerkiew, powstał w naszych głowach około roku temu. Ponieważ powtórnie zmodernizowaliśmy, doprowadziliśmy to miejsce do takiego stanu, w którym znowu może coś się tutaj dziać. Bo przypomnę Państwu, że w 2010 roku po modernizacji oddaliśmy ten obiekt. Działo się tu naprawdę wiele bardzo fajnych, pożytecznych imprez. Natomiast później doszło do takiej sytuacji, że ta podłoga drewniana, która tutaj była niestety zniszczyła nam się na tyle, że musieliśmy zaprzestać tej działalności. Natomiast w tej chwili, jak Państwo widzicie, jest zupełnie nowa, kamienna i też mamy ogrzewanie podłogowe, także sądzę, że będziemy robili imprezy nie tylko do września, ale pewnie troszeczkę dłużej. Chór w Dubicy jest amatorskim chórem mieszanym, czterogłosowym. Nazwa odnosi się do miejsca, gdzie odbywają się próby i gdzie chór powstał. Dyrygentem chóru jest pan Piotr Korniecki. Istnieje od września 2017 roku. W obecnym składzie liczy 30 osób. W swoim repertuarze posiada pieśni liturgiczne, piesienne oraz ludowe. Chór spotyka się raz w tygodniu, doskonaląc swój warsztat wokalny, jak również ucząc się nowego repertuaru. Chór bierze udział w wielu przeglądach i konkursach. W 2019 roku chór w Dubicy otrzymał nagrodę starosty bielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Przed Państwem chór w Dubicy. Oh!
Kozłowski. Oraz lubelskimi teatrami. Bierze również udział w nagraniach płytowych.